Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gelek i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Resident Evil Village. Po co pokazuję tutaj tą czołówkę? No po to, żebyście zobaczyli, jak ona się zmienia w trakcie trwania gry. Na początku było to troszeczkę inaczej, inne były kolory. Teraz widzimy to słońce takie, które no jak gdyby zachodzi, jest takie bardziej żółtawe. No, także twórcy tutaj fajnie to pomyśleli. No dobra, startujmy. No i jesteśmy przy handlarzu, w tym samym miejscu, w którym żeśmy zakończyli poprzednią rozgrywkę. Także jak widzimy, słońce jest już żółte, tak jakby zachodziło. Dokładnie tak samo, jak to miało miejsce na czołówce gry. Bardzo fajnie jest to zrobione. Ja powiem wam szczerze, że jak to zobaczyłem, to no... Jestem pod wielkim wrażeniem właśnie, że tak fajnie zostało to odzwierciedlone. Także taki klimat, jaki mamy w grze, no już takie wprowadzenie mieliśmy właśnie na planszy tytułowej. No fajnie. Dobrze, zobaczmy, co my mamy w takim razie, słuchajcie, tak dla przypomnienia, w ekwipunku. Może ten ekwipunek by się dało nam troszeczkę uporządkować, nie wiem, zwiększyć, czy coś w tym stylu. Jakie mamy bronie? Mamy tą armatę ręczną. Nie wiem, czy ją sprzedawać, czy ją nie sprzedawać. Mamy w tej chwili siłę ognia 2700, ale można by było ręcznie... Znaczy, można by było jeszcze troszeczkę tutaj ją pomodyfikować. Mamy 138 tysięcy lei. Zobaczmy sobie to. Czekajcie jeszcze raz, bo nie... 2700, dobra. Obejrzyjmy to. 1700. Czy na przykład nie lepiej by było siłę ognia w tym zwiększyć, a tamto sprzedać? Też się nad tym zastanawiam. Pojemność magazynka 5 tylko tutaj jest. No nie wiem. Tego byśmy na pewno nie chcieli się chyba pozbywać. Chociaż no 1200 ma, ale tu jest też eksplozja, błysk, taki efekt ogłuszenia, no to niechby to było zostało, bo to być może na innych przeciwników nam będzie tutaj, no nie, chyba o to sprzedamy, wiecie, chyba to sprzedamy, bo duży rozrzut, ale znowuż skuteczność w walce z grupą. To jest plus. No nie wiem, powiem, słuchajcie, co robić. Trochę miejsca w ekwipunku mamy. No przydałoby się... A jeszcze zobaczmy sobie, słuchajcie... czy tu coś nie? No tutaj... A nie, możemy wytworzyć, jeszcze mu sprzedać co nieco. Dobra. Tu jeszcze parę apteczek. Skarby. No tego nie sprzedamy. Tego nie sprzedamy. Dobra. Wchodzimy w takim razie jeszcze raz w sklep. Ja tu widzicie, nic nie chcę robić bez, że tak powiem, poza nagraniem. Dlatego może to się trochę na początku wydawać, że się odcinek przeciąga, ale tak do końca chyba nie jest, bo tak jak mówię, no chcę, żebyście wszystko widzieli od początku do końca. Amunicję do mini... Do Magnuma. Sprzedamy to oczywiście. No i nad tym się zastanawiam. Tu 41 tysięcy za to oferuję. Tego to na pewno nie. No i tu więcej nic nie ma. Wytrychy mamy dwa. No dobra, to chyba na razie sobie... Tyle sprzedamy, potwierdźmy. No wiem. Fajne teksty ma. Skarby niekompletne, naszyjnik, składniki, nie mam nic, wytrych, no to jest to przedmioty leczące. No nie, tu nic nie będziemy, amunicja to zostawiamy sobie, bo nam to może się do czegoś przydać. Czekajcie, a do czego jest? Bo nie bardzo wiem. Aha, to do granatnika jest. Pociski do granatnika i... No tak, były te wybuchowe i błyskowo-hukowe. Rażące silnym światłem, które ogłusza przeciwników. Na szerokim obszarze.
Ale słuchajcie, ja nie wiem, czy by na przykład nie sprzedać tego, bo przecież pocisków mamy bez liku. Ja jeszcze coś sprawdzę. I've gotten some news. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Spróbujmy sobie, słuchajcie, przełączyć na chwilę właśnie na ten granatnik, czyli zrobimy wyposaż. Bo tak, no jeżeli wystrzelimy, mamy nieskończoną ilość, tak? Przeładowujemy. O, cieszę się, że testujemy broń. Mamy też ten drugi typ ładunku, ten ładunek, nie wiem jak on tam się nazywa, zapalający czy jak. Ja bym chciał go jakoś przełączyć, ale nie bardzo wiem też... Jak to zrobić? Do be careful not to waste your ammunition. Chcę przyłączyć na ten drugi typ amunicji. Niby FM można byłoby to zrobić, ale... O, udało się. Dobra. To jest ten hukowy. Czyli strzelamy. Aha, czyli przy celowaniu muszę po prostu F-a wcisnąć. I on wtedy zmienia inny typ. Dobra. No to już wiemy, jak to się przełącza, bo na początku miałem wątpliwości co do tego. Okej. Okay. Dobrze, będę uważał. Także teraz jeszcze wracamy na chwilę, słuchajcie, do niego i sprzedamy mu, słuchajcie, te pociski. Bo skoro pociski mamy, a to zawsze parę 2250, no niech będzie. Dobra. Jasne, że kupujesz, jasne. Przecież ty tym handlujesz. Przestań mi tu zamydlać. Dobra, teraz wejdziemy sobie... Wiem. Teraz sobie wejdźmy w tę rusznikarnię. I tak, to bym chciał zmodyfikować na pewno. I tu siłę ognia mamy maksymalnie 1700, a tu mamy 2700, więc zmodyfikujemy za 140 tysięcy, a on 142. No i pięknie. Poproszę to. Okej. No i niestety zostało nam tylko 2440. Zostało nam 2440. To jeszcze bym chciał. Tu jest 48 tysięcy wymagane do zwiększenia siły ognia. Tak się stanę, jakbym sprzedał to, tego W870 TAC. No to by nam starczyło na modyfikację tego. Jeszcze te zasoby jego przyjrzyjmy, co on tutaj mi oferuje. No to jak wyprzedane, no to po co mi oferuje, jak mi wyprzedali? No ale tu nie ma nic, no... No co on tu oferuje? No tu nic ciekawego nie oferuje. Dobra, słuchajcie, jeszcze... Wiem. Teraz, słuchajcie, jeszcze właśnie byśmy sobie chyba tego się pozbyli. No bo tutaj mamy słabo to zmodyfikowane, słabą siłę ognia, no tylko tyle, że mamy ten duży rozrzut, ale na rozrzut mamy ten granatnik, więc to nam wystarczy. Dobra. Potwierdzamy. Potwierdzamy, sprzedajemy. 41800 F. Sprzedać. Jeszcze się, czekajcie, dwa razy zastanówmy, czy ja na pewno tak chcę sprzedawać. No tak, tak, dobra. I suppose you'd call this a farewell to arms. No, zapewne, bo to mówię, no raczej mi nie będzie potrzebne. Wejdźmy jeszcze sobie w tę rusznikarnię. Mamy 44,240. No i to bym chciał zwiększyć. Troszeczkę jeszcze nam brakuje, no ale to kwestia czasu.
Szybkostrzelność też już tutaj nie za bardzo. No nie, no po prostu tyle na razie zatrzymamy. Tyle zatrzymamy. This is all an investment. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Okej, okay. To zatrzymamy. Tu się przyłączmy jeszcze. Zobaczmy, aha, tu jest mina pod jedynką. Tu jest to, tu jest to. No dobra. Niech będzie tak, jak jest. Niech będzie tak, jak jest. Jeszcze na chwilę tu zerknijmy. To jest ten rewolwer. Moment. Siła ognia 3200. I tu jest 1700. No dobra. To sobie ustawmy pod skrótem. Może jeden. Czekajcie. Skrót. Dwójka, bo jedynka niby była nóż. Czyli tak, jedynka mamy nóż, dwójkę mamy to, trójkę mamy armatę, czwórkę mamy to. No dobrze, niech będzie. Nóż, spluwa, to i mina pod czwórką. Dobra. Lecimy w dalszą drogę. Teraz przejdźmy sobie do mapy, żeby obrać kolejny cel, kolejny kierunek. Ja trochę tą mapę oddalę. Zobaczmy, jakie skarby mamy właśnie tutaj do zebrania. Tutaj jeszcze nie byliśmy, bo jeszcze ta mapa jest nieodkryta, więc te skarby są po prostu, no, tak jakby na pustym polu. Ale mamy ten skarb, to jest skarb Benevento, który możemy, no, tutaj pozyskać w jakiś sposób pewnie. Tu jest Benevento przekreślone, Dmitrescu przekreślony. To jest Heisenberg, którego jeszcze żeśmy nie odwiedzili, nie nawiedzili. Oj, wyszło mi się tutaj przypadkowo jeszcze raz, sorry. Gdzie my jesteśmy? O, tu jesteśmy. Moron, ten stwór wodny, taki, gdzie byliśmy tutaj. A, patrzcie, tu jeszcze mamy kuraka. Tu jeszcze mamy kuraka, czekajcie, kurczę. Jak ja tego kuraka mogłem nie zauważyć? Drób. A mi drób jest właśnie potrzebny. Ha, ha, ha. Czy ja teraz mogę tutaj wrócić? To jest pytanie za 100 punktów. Ale nic, to się przekonamy. Na razie słuchajcie, żeby dopełnić formalności, to może zacznijmy zbierać te skarby. Czyli musimy tutaj zacząć od tego skarbu Benevento, czyli tam, gdzie żeśmy byli. Tam, gdzie żeśmy byli, czyli którędy, tak patrzę się, którędy musimy tutaj przejść. Aha, czyli tędy. Tutaj mostkiem i tutaj. No dobra. Dobra. No to chodźmy, to tak zróbmy w takim razie. Tędy chyba dobrze ja idę, tak? Tak, dobrze idę. Tędy się szło. Myślę, że teraz nam się powinien ten skarb Benevento... powinno nam się udać zdobyć. Czekajcie, bo ja gdzieś tu już chyba zbłądziłem. Co jest? Czekajcie. Nie mogę przejść? Moment. Co ja robię źle? To jest jednorazowa droga? Czy o co, kaman? Nie. Po prostu muszę iść tędy, gdzie są te chaszcze. A przy okazji może jeszcze coś po drodze upolujemy. O, i tutaj... Nie, jeszcze dalej chyba ten skarb był. Ja się tu jeszcze rozglądam. Raz, że... No fajny klimat w ogóle tu jest. To żółte takie słońce, żółte światło. A drugie, że może coś jeszcze było niezauważone. No nie ma, nie widzę tu nic. No przejdę. Którędy?
Trzeszczy most, słyszycie? Przeładujmy może. Większa mgła jest teraz, patrzcie. Wcześniej chyba było więcej tu widać, coś mi się tak wydaje. Mapka. No, w środku mostu jesteśmy. Mam nadzieję, że się nie urwie, nie zarwie. Przeszliśmy, dobra. To tylko takie, no, strachy na lachy. O, brama zamknięta? Nie, otwarta. Tu jesteśmy przy tej furtce sąsiedni, ale tu już wszystko zostało zebrane, nie ma tutaj nic. No to my idziemy prosto w takim to układzie, tylko teraz trudno przejść, tutaj mamy zawalone, więc musimy przejść tędy. O, patrzcie! Co mamy? Widzieliście to? I już będziemy mieli mięso. Mówiłem, że dobrze jest jednak się wrócić. Pięknie. A ja tej kozy nie zauważyłem wcześniej? Już nie pamiętam, jak to tam było. No dobra. Tu więcej nic nie ma chyba. Czyli musimy iść tutaj. Tu żeśmy już zebrali. Co mieliśmy zebrać? Teraz bo ja się kręcę w kółko chyba. Tędy, tak? Tak. I tu prosto. Przeładujmy na wszelki wypadek. Raczej to nic nie... O! Co to było? O, masz! Dobra. Co za stwór? Padł. Dobra. Ojejku, jakie to duże. Ile trzeba było w to nabojów? Wielki kryształowy topór, Bierim. Ale to nie po topór żeśmy przyszli, tylko żeśmy przyszli, żeby coś zrobić z tym. Zobaczmy jeszcze na mapę. No jest skarb Benevento, ewidentnie jest skarb Benevento. Tylko teraz co z tym skarbem trzeba zrobić, powiedzcie mi. No klucz. Korba. Może ta łamana tabliczka, coś jest napisane, ale brakuje drugiego kawałka. Spróbuj. O! Claudia Benevento! Widzieliście to? Tak trzeba było to zrobić. I tu mamy kielich Berengario? Berengario. No to Birim. Jaki ładny. Obejrzyjmy go sobie. Bo za chwilę niestety go już mieć nie będziemy, bo go sprzedamy po prostu. Skarby. O, jest kielich. Obejrzyj. Czy coś się z nim da zrobić, otworzyć, połączyć? Nie. No ładny ten kielich. Nie wiem, z czego on jest wykonany. Czy to jest jakieś złoto, czy co? Tak się troszeczkę błyszczy, jakby było ze złota, ale z drugiej strony wygląda mi bardziej na jakieś drewno polakierowane. Nie wiem, ciężko powiedzieć. W końcu jest taki, no, niestandardowy kielich. No dobrze. Niekompletny naszyjnik i kryształowy topór. Bardzo cenne i to też bardzo cenne. No to cóż, to już chyba zebrane byłoby tutaj wszystko, patrzcie. Tu już więcej nic nie mamy i więcej nic nie znajdziemy. Tu mamy tą posiadłość Benevento, gdzie żeśmy byli. Ale tu chyba już też, słuchajcie, wydaje mi się, że wszystko, co było możliwe do zinwigilowania, żeśmy zinwigilowali. Benevento przekreślone. Przekreślona w zasadzie. No. Także nic tu po nas.
Claudio Beneviento zmarła w 96. Także wracamy, słuchajcie, wracamy, bo co można było zrobić, już żeśmy tutaj osiągnęli, a dzięki, patrzcie, coraz bardziej to słońce żółte jest w miarę upływu czasu, no ono już zachodzi, także nie ma się co dziwić, tutaj jeszcze zobaczmy, bo tędy nie przejdę, ale tak patrzę, czy coś tutaj nie jest jeszcze do wzięcia. Tutaj do tej chatki to wydaje mi się, że nie ma co zaglądać, bo tu było chyba wszystko już zebrane, co można było zebrać. No tak, tu więcej nic nie ma. Którędy teraz? Tak, to upolowane. No dobra, to tędy chodźmy. Tędy i... Którędy? I prosto. Tak, prosto. Tu jest ta brama. Dobra. No idziemy przez most. Jeszcze patrzę, czy gdzieś coś po której stronie nie zostało przeoczone, ale chyba nie. No w ogóle piękne tu widoki są, patrzcie. Szczególnie właśnie to z płowitą mgłą. Najbliższe otoczenie w świetle tego żółkniejącego blado słońca, no to jest coś przepięknego. Tędy może pójdźmy teraz. No. Jakie tu chaszcze, no i jesteśmy przy bramie. Tu jest jakaś jak gdyby droga, ale nie, tu jest, tu są skały. No dobra. Wracamy do naszego... O, jakieś klejnoty ogląda na swoim palcu. No dobra, otwieramy sklep. Oczywiście, sprzedamy tak, wielki kryształowy topór za 30 tysięcy, słuchajcie. No i ten kielich. W sumie 48 tysięcy za to uzyskamy. No dobra, potwierdzamy, sprzedajemy. This is something to splurge on. No fajnie. Teraz tak. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Teraz tak, słuchajcie, przejdźmy sobie. Mamy już jakieś składniki. Przejdźmy sobie, słuchajcie. Tu jeszcze nam brakuje soczystej nie, soczystej dziczyzny mamy. Tu nam brakuje, słuchajcie, drobiu. Niestety drobiu tutaj nie mamy. Do tego, co nam brakuje, mięsa nam brakuje. O, i to będzie gitara. I to będzie gitara, bo... Bo mamy jedzonko. No to proszę, gotuj. Finished. I'd love for you to enjoy as well. No, nie trochę, połowy miałbyś dać, to co najmniej, tak. Ja, że tak powiem, przynoszę składniki, ty gotujesz za darmo, no ale w zamian za to ja się z tobą dzielę, tak? Pół na pół. No, tu proszę mnie nie oszukiwać. Ciorba de pork. No, jakaś taka zupka, czy no nie wiem, co to jest. To są oryginalne dania, także no, można gdzieś tam popatrzeć w internecie. Obrażenia otrzymane przy obronie zostały w znacznym stopniu trwale zmniejszone. Not a bad dish. No widzisz. Teraz musimy jeszcze na te dwa dania coś tutaj postarać się poradzić. Potrzebujemy ryby i... no i tego kuraka. Kuraka potrzebujemy. Także... No dobra. Zobaczmy sobie sytuację, czy tu gdzieś mamy kuraki jeszcze blisko, zaznaczam blisko, bo kuraki nas mocno interesują w tym wypadku. Tu mamy drób, ale nie mamy już, bo jest przekreślony. Tu też mieliśmy, ale już nie mamy. No słabo z kurakami, tutaj są dwa te skarby. Czyli łup kanibala mamy i
Skarb pod twierdzą. Być może tutaj uda się coś zdobyć, ale tego nie wiem. Tu jest handlarz, tu jest dom ze skarbem przy brzegu rzeki, ale to już zdobyte zostało. Górski potok, słuchajcie. Ogród. Ha. To gdzie byliśmy? Wiecie co? Ja zapiszę grę i się spotkamy za moment. No i dobra, jeszcze zerknijmy sobie na tą mapkę, słuchajcie, bo tutaj było na dole coś, co żeśmy ominęli, a mianowicie te kuraki gdzieś były, właśnie, tutaj były te kuraki. Jak ja mogłem się tutaj jeszcze dostać i w ogóle, czy tu się jeszcze da rady w jakiś sposób dostać? Nie wiem, czy... Wiecie co? Chyba trzeba jechać tą łódką, płynąć, znaczy się. I tutaj się przepłynie, coś mi się wydaje. Ale to sprawdzimy. Dobra. Dobra. Lećmy w takim razie do tej łódki. Która tam powinna być jeszcze, jeżeli ktoś jej nie zabrał. I spróbujemy tą łódką dopłynąć, słuchajcie, do... Nie wiem, czy to się da, czy ja dobrze myślę. Do tego miejsca, gdzie ten kurak jest, bo kurak nam bardzo jest potrzebny w tym wypadku. Jest łódeczka. Wsiadamy do łódeczki. I teraz tak, zobaczmy, w którą stronę ja w ogóle mam płynąć. Zmniejszmy tą mapę, żeby była bardziej czytelna. No tak, ja mam płynąć w przeciwną stronę niż jestem. Bo ja potrzebuję dostać się tutaj. O, widzicie, tu jest kurak. Tu jest kurak. To było to laboratorium Moro. No nie wiem, jak ja tam się dostanę, ale... Ale spróbujmy. Dobra. Odwracamy się i płyniemy. Dobrze płyniemy? No dobrze, chyba płyniemy, o ile tam oczywiście da się dopłynąć, tak jak mówię, bo tego nie jestem pewien, tutaj jakbyśmy przeszli. No nic, próbujemy, patrzymy. Zależy, mówię mi, na tych kurakach, bo to jest, no, element naszego... No i gdzie ja tu przepłynę? No nie przepłynę tędy, ni kuku. Czekajcie. No widzicie, dopłynęliśmy, kurczę, do jakichś skał, no. Nic zrobić się z tym chyba już nie da, no. Nie mogę tam chyba wrócić, ja nie wiem, zresztą jeżeli... Tędy nie przepłynę, tu jest kurak, który mi jest niezbędny wręcz. Chyba żebyśmy jeszcze tutaj zacumowali, ale tu chyba nie było przejścia też, jeszcze spróbujmy tędy. Dobra, zacumowane. I jeszcze spróbujmy tutaj przejść, ale to... Tu nic tam nam nie da, no bo tędy nie przejdziemy przecież. Nie da rady. Tu było jeszcze jedno, pamiętam, przejście też, gdzie żeśmy byli już. Ale tu były te dziwne takie stwory. Grzybnie, czy tam jak one się nazywały? Grzybnie chyba. I tu dalej chyba też nigdzie nie dawało się nam przejść. No zobaczmy jeszcze raz. Czy coś tu się przypadkiem nie zmieniło? Weźmy mapkę może. No właśnie, tu jesteśmy. A tu jest nasz kurak. Ha. Tędy nie. No nic, słuchajcie, chyba będziemy musieli jeszcze... a może by tam spróbować zejść od tej strony, gdzie było laboratorium Moro? Tak się zastanawiam. No to też jest jakiś pomysł, słuchajcie. To jest jakiś pomysł. Czyli tam od strony, gdzie myśmy
Od wioski strony. Dobra, wracamy w takim razie, bo tu nic po nas. Nie tędy droga po prostu. Nie tędy droga. Ale spróbujemy się, mówię, dostać tam przez to... Przez to miejsce, z którego żeśmy... Dobra, wysiadamy. Dostawali do Moron. Tylko jak mówię, nie wiem, czy tam jest przejście, czy tam nie dało się tylko, tak jak na przykład teraz do zamku już nie wrócimy. Pewnie żeście zwrócili na to uwagę, że wejście do zamku jest w tej chwili most zwodzony, ten, który był, jest już niedostępny. Więc no, wrócić się nie da. Ale tutaj możemy jeszcze spróbować właśnie przejść tędy. No to chodźmy tędy. Będzie chyba to najkrótsza droga. Ona, mówię, bardzo zależy na Kuraku. Jest to kawałek niestety wyprawy. No ale co ja mam zrobić? Nic nie poczniemy, słuchajcie. Jak nie mamy Kuraka, to nie mamy jedzenia. A jak nie mamy jedzenia, to... którędy się tu szło? Tędy się tu szło chyba. Tak, tu były te wiatraki. Dokładnie. Tu już mamy otwarte wejście. Więc spokojnie, zobaczmy mapkę. Tak. Tak, tak, tak. No i tu na lewika chyba się szło. Tak, chyba. Jeszcze zobaczmy, moment. Laboratorium Moro, a to są nasze kuraki. No dobra, próbujemy. Może się uda przejść, a jak się nie uda, no to po prostu trudno. Może tędy górą wejdźmy sobie? O, skrzypi coś. A przy okazji może coś nam się w międzyczasie pojawiło, słuchajcie. Jakieś nowe rzeczy do zebrania. Też trzeba być na to uważnym, bo jak praktyka pokazuje, to jednak no różne rzeczy tu się... A tu jest jakaś kropeczka, patrzcie. Co to jest za kropeczka ta? Nie wiem, ale chodźmy prosto. Zaraz się okaże może. O, tu jest studnia. A, widzę, co tu już jest. No widzicie, przeoczyliśmy amunicję do snajpiaka do sprzedania, a tu możemy w studni jeszcze coś wyłowić. Zobaczmy, co nam studnia da. Studnio, co nam przyniesiesz? Pociski błyskowo-hukowe. Sprzedamy i będzie. Tam widzimy w oddali, patrzcie, fabryka Heisenberga jest. Jeżeli popatrzymy tutaj, to właśnie to jest jeszcze ta część nieodkryta, to jest ta fabryka. Nie, to są podtypione domy. A gdzie jest ta fabryka? No gdzie się widzimy, ale nie wiem gdzie. Tutaj gdzieś, być może to jest ten obszar, który tu jest przed nami, no nie wiem. Nie wiem. No ale nieważne. Czy my dobrze idziemy? Poczekajcie. Bo tędy by było najlepiej się jakoś dostać, ale tędy nie mamy wejścia. Więc cóż możemy zrobić? Bo tu przejście już chyba dalej nie ma, nie? No nie ma przejścia. Dobra, wróćmy się tędy. Wróćmy się tędy. Tu była chatka, ale ona już jest zinwigilowana, to nie ma w ogóle sensu, żeby do niej wchodzić. Tu jest wszędzie ogrodzone. Tu naokoło już też nic nie ma, ale tu coś jest. Amunicja do strzelby. Widzicie, ile żeśmy opuścili? Czy tu możemy się tego chycić? Nie możemy się tego chycić, bo to jest niżej, a tam to było wyżej. Czyli dokładnie odwrotnie. To jest... Aha, czyli to jest tam, skąd żeśmy przyszli. To jest bez sensu, czyli musimy iść gdzieś tu w tym kierunku. Chyba z powrotem wejść do tego... No, tu mamy wąwóz. Poczekajcie. A tu jest wąwóz. No dobra, to przejdźmy sobie tym wąwozem. Dojdziemy z powrotem do wiatraka.
To jest przejście górą, tak? Tak. Dobra, to idźmy sobie dołem. No i co, wchodzimy do tego wiatraka, tak? Tylko czy nam to coś da? No pewnie da. Ja na chwilę jeszcze tutaj zapisuję grę i lecimy dalej. Dobra, nasza winda ukochana. Nic się nie dzieje? No co to? O, masz! Czyli niestety się nie dostaniemy już tam więcej razy. Ja się ucieszyłem, że tędy da się z powrotem wrócić. A tu niestety nie. No słabo trochę. Słabo trochę, no ale co zrobić? Czyli niestety mamy kuraki już niedostępne w tym wypadku. Winda zbiornika wodnego się nie daje uruchomić. Tutaj te nasze ziarna. No dobra, słuchajcie, no nie da się, to się nie da, no mówi się trudno. Tu jest to, co żeśmy zdobyli. Tu więcej już, nic nie ma. Tu naokoło da się przejść? Czy w ogóle ma to sens, czy nie ma sensu? No nie, tu daleko już nie pójdziemy. No cóż, wracamy w takim razie. Skoro nic nie jesteśmy w stanie zrobić, no to nic nie zrobimy. Myślałem, że można będzie wrócić, ale okazuje się, że powrót jest niemożliwy. Dobra. Lecimy z powrotem. No taki to nasz dzisiejszy odcinek jest trochę bez sukcesów. Ale no cóż. Tutaj coś było, czy nie? Nie, to już wszystko jest załatwione. Tu też chyba nic nie było. No to idziemy tam, gdzie nas strzałki prowadzą. Chyba, żeby tu coś było jeszcze, jakaś wrona, nie wiem. Czasami one tu siedzą. Ale chyba nie tym razem. Przedstawienie musi trwać, tak? Zobaczmy na mapkę, ale chyba dobrze idziemy. Tak. No to otwieramy. No i tu trzeba już być ostrożnym. Przeładowanie, tak. Powodzenia. Tędy coś tutaj jest chyba, czy... Nie, tędy jakaś droga prowadzi, patrzcie. Tu był drogowskaz, zobaczmy co tu pisze, jeżeli coś tu pisze. Tartak Otto. O. A zobaczmy na mapę, jak to wygląda. Czyli idziemy w nieznane, bo nie wiemy, co tam dalej jest. No ale chodźmy. Może tam będą kuraki? Wrona, patrzcie, wrona. Jest kurak. Ciekawe, czy to będzie kurak, czy będzie coś innego. Nie, 360 lei, słabo. Tu mamy jakieś wejście, ale na razie nie będziemy wchodzić. Tu jest, patrzcie, przewód, który prowadzi nas na tą stronę. Tu coś może być, tu coś mignęło, tak, jest skrzynia. Pięknie, zniszczymy. Amunicja do snajpiaka, pięknie. Tu odstrzelmy tą kłódkę. Przyładunek ma...
O, świniaka mamy, patrzcie. Żeby mnie nie pogryzła ta świnia. Bo to różnie ze świniami bywa. Mamy mięso, pięknie. Mina jedna, mina druga. No, lepiej być nie mogło. Czekajcie, tutaj musimy podejść. Tak. 470 lei. No, niewiele, ale dobre i to. Tu nie wskoczymy na to. Tu jest wejście już do środka. Czekajcie, możemy tu wejść. O, wrona gdzieś, poczekajcie. Gdzieś słyszę wronę ewidentnie. Ona chyba gdzieś wysoko tylko ona nam zakrakała. Dobra, tu możemy wejść, ale na razie jeszcze nie wchodźmy, bo chcę zinwigilować to, co jest na zewnątrz. Może się potem okazać, że jeżeli wejdziemy do środka, to już potem nie wyjdziemy tędy. I może być problem. A chciałbym dokładnie tutaj ten teren wokół... O, patrzcie, tu jest jakaś beczka z prochem. No, to tutaj coś może się za chwilę dziać, słuchajcie. Zobaczmy na mapkę, gdzie my jesteśmy w ogóle. A, czyli tu mamy nawet skarb w pobliżu, ale możemy iść też pójść prosto. Patrzcie. Możemy pójść prosto. No to idziemy... A, nie pójdziemy prosto. Bo tu drzewo zawalone. Słabo. Tam fajnie rzeczka płynie. Chciałbym się dowiedzieć, co jest dalej. Ale czuję, że tam nie przejdziemy niestety. Tu druga, patrzcie, beczka z prochem. No, to coś oznacza. Tu będzie jakaś ostra walka. Nie wiem z kim, nie wiem z czym, ale... Tędy się da przejść? Da się przejść. O, widzicie? O, koziołek! No proszę. Pięknie. Kolejną kuskę strażniczą mamy zaliczoną. A, i co ciekawego, te kuski strażnicze, słuchajcie, są możliwe do zebrania tylko raz. Tylko raz w ciągu wszystkich rozgrywek. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli ja teraz te kuski zdobywam, to jeżeli bym chciał przejść grę ponownie, to niestety tych kózek już nie będzie strażniczych. Tu jest drugie wejście jakieś jeszcze, patrzcie, no może chodźmy. Tym wejściem, nie wiem już sam, czy lepiej pójść wejść tędy, czy tamtędy, tędy wejdźmy. A, zamknięte od drugiej strony. No dobra, skoro zamknięte od drugiej strony, czyli jednak trzeba byłoby tamtędy wejść. Tu się też właśnie rozglądam na prawo i na lewo, czy... Nie ma... czy nie ma... Tu jakichś fajnych rzeczy do zebrania, ale chyba nie ma. Tu nigdzie nie wejdziemy. Tu też nic nie zdziałamy. No nic, no musimy wejść tym wejściem, bo tu już chyba w pobliżu naprawdę niczego nie ma. No dobra, wchodzimy. Cisza się zrobiła. Jakiś wybuch. To mi podejrzanie wygląda. Zobaczmy, czy... Nie, tu nic nie ma w tym pomieszczeniu. O kurde, patrzcie, co tu się dzieje. Czy wy to widzicie? Ojej, fuj. Tu też chyba nic nie ma, no. Dobra, idźmy dalej. O kurde, patrzcie! Coś to za stwór. Jakieś rany na plecach ma. Kości wystające, o kurde. Czekajcie, ja sobie kucnę tutaj. Przeładujmy może. Tu jest jakaś puszka.
ale nie ma żadnej interakcji z tą puszką. Amunicja do strzelby, dobra. Bo lepiej, żeby go... Czekajcie, gdzie miałem minę? Na podtrójku mam minę. Moment. Jakbyśmy go tym przeatakowali, co wy na to? To jest pod... Dobra, ja najpierw może postawię minę. Powolutku za nim będę szedł. Może nie zauważy. Pyk. Uciekamy. Dobra. 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 To czy to coś nam daje, powiem wam szczerze, nie wiem. Przeładujmy może na ten drugi typ pocisków. Dobra. Dobra. I uciekamy. Wiejemy. O, on tu już jest. Tu są składy, na górę lecimy. Dobra. Patrz, tu jest... O kurde. On za mną leci. Dobra, uciekamy. Bo to może się słabo skończyć. Czekajcie, tędy... Nie, musimy uciekać. Aj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Był tu. Dobra, jakiś ptak tutaj. Dobra, zostawiamy to i lecimy. Lecimy, 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 uciekamy. A nie, tędy nie przejdę. Ojejku. Moment, moment, moment. Spadłem, nie. O, dostał w cymbał. Co, po nim? Chyba nie. Teraz po nim. Pięknie. Wielki kryształowy topór. Dobra, tu jeszcze jakieś stworzenia. O nie, to mnie atakuje. Dobra. Po nim. Uff. No nie było wesoło, ale myślałem, że będzie gorzej, powiem wam. Bo na dole były te beczki, to były prawdopodobnie na niego. Gdybyśmy uciekali, to można by było próbować go załatwiać tymi beczkami. No dobra. Pociski wybuchowe, właśnie, tymi pociskami można byłoby go załatwiać, ale my mamy nieskończoną amunicję, więc pociski pójdą na sprzedaż. Teraz musimy jeszcze tutaj oblukać, nie, jeszcze coś żeśmy nie podjęli. Amunicja, dobra, czy to wszystko? Jeszcze nie wszystko. Szukamy tutaj jakiś znajdziek. Pyk. Pyk. I pyk. Ale nie chcemy jeszcze przychodzić dalej, bo to chyba się liczy jako oddzielne pomieszczenie. Tak. Ja jeszcze chcę tutaj przeszukać to wszystko, bo tutaj mamy jeszcze coś do wzięcia. Do wzięcia, do zgarnięcia. Coś, czego żeśmy jeszcze nie zauważyli w tym popłochu. Beczka wybuchowa. Niestety nie daje jej się zabierać. O, tu mamy. Podnieść, dobra. Ale strzelimy sobie do beczki. Tak beczka wybucha. Jakby co? To jeszcze nie wszystko. O. Tędy przejdę? Nie, tędy nie przejdę.
O, tu jest coś. Amunicję do pistoletu, pięknie. Teraz zobaczmy. Tak, teraz już jest wszystko. Teraz już jest wszystko i idziemy dalej. Tędy przejdę, nie przejdę. Teraz przechodzimy do sąsiedniego pomieszczenia. Patrzcie, ile dobroci. Mięso, drób. O, drób mamy. Potrzebowaliśmy drób. No super, super ekstra. Ryba nawet. Nie, no on ma żarcia, kurczę, na... Mięso, kolejne. O! Zioło nawet, czyli apteczkę możemy stworzyć z tego. Tu już jest to przejście. No zobaczmy, czy to wszystko. Nie, jeszcze to nie wszystko. Tu jeszcze gdzieś coś się kryje. Może jakiś diamencik? Wątpię w takiej chacie, ale to nigdy nic nie wiadomo. O, tu coś jest. Metalowy złom, pięknie. Tu jakieś książki. Zbadajmy to. Ósmy dzień. Dziś jest dzień, w którym przyjeżdża ten radosny kupiec. Zawsze zostawia mi stare gazety. Wiem, że Miranda ich zakazuje, ale wiadomości ze świata zewnętrznego są tak fascynujące. W jednej z ostatnich coś przykuło moją uwagę. Artykuł o jakiejś firmie farmaceutycznej. Nie pamiętam nazwy, ale ich symbol wyglądał znajomo. Ten sam symbol widnieje na kielichu giganta. Jestem pewien, że widziałem go też na ścianach jaskini. Ten promienisty parasol naprawdę rzuca się w oczy, co może robić tu symbol jakiejś zagranicznej firmy. Ciekawe, czy ma to jakikolwiek związek z tym człowiekiem, który był tutaj przed laty. Nie, chyba za dużo o tym myślę. No chyba tak. Patrzę. Ale tu już, kurczę, nic więcej, słuchajcie. A nie, nie widać faktycznie. Dobra, tu zaraz gdzieś ten skarb jest. O, jest skarb. Czy to jest ten skarb? Chyba tak. Otwórzmy. Wow, co to jest? Anioł ojca Nichola. Anioł ojca Nichola. Dziwna sprawa. Obejrzyjmy sobie to cudo. Skarby. Złoty albo drewniany, jakoś tam lakierowany, nie wiem. Nic, nie więcej nie możemy zrobić. Tylko pooglądać. No dobra, no. Idziemy dalej. Tutaj jeszcze mamy coś. Tu możemy zniszczyć. Dobra. Czy to jest wszystko? Wszystko. No to wychodzimy na zewnątrz. Czyli co, już jesteśmy? Aha, wszystko tu już zostało. Jeszcze się rozejrzyjmy. Ale tu jest jakaś droga też, patrzcie, prowadzi. To są te ryby. Zamek Dimitrescu. Tędy się nie przedostaniemy. No dobra, no to chodźmy tędy. Patrzcie, kogo ja widzę. Tutaj żeśmy próbowali się dostać, ale nikogo nie było. Dobra. Dobra. Ładnie. O nie! Następny. Jednym strzałem dwóch położyłem. No to zbieramy fanty. Oj, nie ten przycisk. Dobra. Nie, tutaj nic się nie dzieje. Tutaj za chwilę mogą nam się kolejne stwory, potwory pojawić. Jeszcze tak patrzę, czy tutaj coś nie zostało zostawione, ale chyba nie. A, być może te beczki były, słuchajcie, do walki właśnie z nimi. To jest prawdopodobne. Ale cóż, strzelmy sobie w tą beczkę. Fajnie wybucha.
się trochę odsunę i strzelimy w tą drugą. O! Ładny wybuch. O, można było właśnie w ten sposób załatwić tutaj, tylko że... No nie, musiałbym ich tam po prostu ściągnąć też na drugą stronę, no ale dobra. Skoro ich żeśmy tak załatwili, to... To nie ma problemu. Rozglądam się, bo mi coś tutaj niepokojąco szeleści. Good luck, powodzenie, tak? Aha, i tutaj byśmy już szli dalej, słuchajcie. Ale ponieważ mamy już ponad 50 minut materiału, więc słuchajcie, ja się cofnę w tym momencie do naszego handlarza. Tam sprzedamy mu co nieco. Może uda się coś jeszcze po drodze zapolować. Zobaczmy, czy coś tu się nam nie kryje gdzieś. Czasami właśnie mówię, tu przylatują wrony. I te wrony mogą nam dać pewne rzeczy, które możemy potem wykorzystać gdzieś tam. Dobra, tu nie ma więcej chyba nic. Wracamy w takim razie do handlarza, tak jak powiedziałem. Gotujemy sobie potrawę, bo już chyba mamy ten drób, którego nam brakowało. Sprzedajemy mu to, co możemy mu sprzedać. Ja jeszcze na chwilę wejdę sobie do przedmiotów i zobaczę, co możemy wytworzyć. Jedną apteczkę możemy wytworzyć i troszeczkę nabojów możemy wytworzyć. Otwieramy sklep. Nie, nie tylko się rozglądam. Najpierw bym chciał coś zjeść, bo jestem głodny. Więc sobie wchodzimy, słuchajcie, tutaj. No dobra. A, czekajcie. To jeszcze my dwa drobimy. Niedobrze, niedobrze. Myślałem, że już to nam się uda zjeść. Tu ryba jedna. No dobra, niech będzie jedna ryba, ale to też jest wszystko mało. To jest wszystko mało, słuchajcie, już myślałem. No wiem, wiem. No dobrze, sprzedajmy na razie mu coś, co na pewno nie będzie nam potrzebne, czyli ten wielki kryształowy topór. Naszyjnika nie oddam na razie, bo muszę go skompletować. Anioł ojca Nihola oddajmy. No i co jeszcze? A, te amunicje, bo one nam nie będą potrzebne. Amunicje do strzelby, do snajpiaka, do snajpiaka, pociski wybuchowe, pociski błyskowo-hukowe. Tego absolutnie nie. Tego absolutnie nie. I tego absolutnie nie. Bomb nie, min nie. No tyle w zasadzie w takim układzie. 59875. Dobra. Zatwierdzamy. Now to spend like kings. No, mamy 154 tysiące, słuchajcie. Wejdźmy do tej rusznikarni naszej nieszczęsnej. No i tutaj możemy tą siłę ognia już zwiększyć tego kolta na 1900. No dobra, to zwiększmy, ulepszmy tą broń. Ale tak naprawdę to ja bym chciał tutaj zwiększyć, bo to by była nasza podstawa broń, natomiast bo widzimy, że tutaj możemy jeszcze troszeczkę i to by nam się przydało. Potem najwyżej to sprzedamy. Natomiast tutaj, no już specjalnie na tym poziomie nie ulepszymy, natomiast są jeszcze cztery kwadraciki, widzimy tu wyszerzone, w kolejnych prawdopodobnie etapach gry będzie można to zmodyfikować, więc na razie tutaj wracamy do tego i zwiększamy szybkostrzelność. Okej, okay. No i tutaj już chyba nie powalczymy, bo on chce za to 62 tysiące, patrzcie, a my mamy tylko 58. Nie podoba mi się to trochę, no ale nic, przeładowanie zwiększmy sobie. No i kolejnego przeładowania już też nie zwiększymy, bo on za kolejne chce 37, a my mamy 30. Chociaż może da jakąś zniżkę, albo spróbujmy. Unfortunately, you don't seem to have the funds for that. O, nie chcę. A tutaj? Nie. Nie uda się. Nie uda się. Myślałem, że może go się da jakoś... No ale nie, nie z nim te takie numery chyba.
Także tego na razie nie będziemy ulepszać szybkostrzelności, bo to jest taki, powiedzmy, moja lokata kapitału, można powiedzieć, na obecną chwilę, więc nie ma sensu na to pieniądze wydawać. Jeszcze zajrzymy. No tak, ale ja nie mogę nic ugotować na razie, bo nie mam przecież składników. Tutaj nie widzę już nic w zasadzie, co można by było kupić. Ja bym chciał kupić jakąś większą walizę do przechowywania tego wszystkiego, ale niestety nie mamy nic. No dobrze, słuchajcie, na tą chwilę byłoby tyle. Ja na ten moment kończę już ten odcinek, zapisujemy stan gry i spotykamy się w kolejnej rozgrywce. To tyle ode mnie, dzięki, trzymajcie się. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania albo lajkowania i komentowania. Nie zapomnijcie o tym. Pozdrawiam. Cześć.